Teraz potrafię latać. Dokądkolwiek pójdziesz, mogę iść z tobą. Naprawdę jesteś uparty, wiesz? Nie uważasz, że robisz się trochę za stary na to, bym została? Dzień dobry, cześć, z tej strony Ćwir Ćwiru, Finding Paradise i jesteśmy dalej doktorem Neilem, gdzie okazało się, iż Faye jest wymyślona. Mam tu pracę do wykonania. A właśnie, wracamy do pomieszczenia. Tak, pamiętam. Hibiskosy. Doniczka z domowym hibiskosem. No, zmarkałem sobie mikrofon, trudno. No, to na grubo chyba jedziemy, nie? A nie mógłbym porozmawiać na przykład... Oho. Co tu się wydarzyło? Hej, widziałem twoją partnerkę całą w drgawkach. Wszystko w porządku? Oczywiście, że tak. Wszystko pod kontrolą, nie martw się. Wracam do środka. Dobrze, liczę na was. Hej Sofia, chyba znalazłem coś, co panią... Porozmawiamy później. Na razie proszę wrócić do środka. Coś chyba poszło nie tak. Well shit. Jak ty się trzymasz, ziomek? Jej jest mokro od zimnego potu. Okej, no to wracamy do środka. Wznowić podróż przez wspomnienia? Gotowy. No, ostatnie rewelacje, tak troszkę. Ciekawe, co się teraz dzieje tutaj w środku. A, już myślałem, że nie wydostaniemy się do środka. Pewnie Faye chodzi i ją torturuje. Aha. Jo. Ewa? Czemu on miga? Odblokowało się połączenie z mapą jego linii czasu. No jeśli nie ma tam już Ewy, stamtąd łatwiej będzie jej szukać. Przejść do mapy jeszcze nie. Chyba lepiej byłoby nie prowokować żadnej reakcji, zanim nie ogarnę, co się tu dzieje. Powinienem najpierw znaleźć Ewę. No dobra. Przejdź do mapy. No, ta muzyczka zrobiła się taka poważniejsza, co? Łatę, sietę. Aha, okej, to jest ta sama mapa, tak? Dobra. Okej. Wszystkie rzeczy powiązane ze sobą. No i co teraz? Nie ma Ewy dalej. Ewa, jesteś tu? No i to jest tym dymkiem. Wszystkie wspomnienia Colina, które udało nam się do tej pory poskładać. Musi być w jednym z nich. A jak mogę wejść na niego? Akcja, skany w poszukiwaniu aktywności. A obróć pamiątki jeszcze jest, tak? Nadal brakuje nam ostatniej pamiątki. Lepiej poczekam, aż zapiemy je wszystkie. Okej. Nie wykryto doktor Ewy Lazalin. Nie wykryto doktor Ewy. Gdzie ona może być? Środek wiru anomalii, która rzucała nas na wszystkie strony. Jest blisko wspomnienia, na którym skończyliśmy. Skany w poszukiwaniu. Nie wykryto. Okej. To tu jesteś w starości? Nie wykryto. Tutaj też nie. Jako dziecko? Nie wykryto. Może i w ogóle nigdzie nie ma. I co teraz? Nie wykryto. I co teraz? Niech to szlak. Jak może być w maszynie, ale nie w żadnym wspomnieniu? Chyba, że... System, odnajdź ostatnią znaną pozycję Ewy. No, czyli jest w anomalii. No pewnie. Cholerny trójkąt bermudzki. No to wracam na miejsce zbrodni. Ciekawe, czy ją tu znajdziemy. Może ta ją porwała, Faye, może ona jakoś przejęła kontrolę teraz. System, załaduj wszystkie dostępne nagrania z tego miejsca. Play. Wychodzę, szukuj formularzy na wypełnianko. Chwila, co? czym to jest fast forward taki? On tu chodzi, szuka... Do 100 kaczanów. Jak to jedno ogniwo może być takie trudne do znalezienia? A ten idiota się obija. Zaraz, zaraz. Zaraz, zaraz co? Jesteś przy komputerze? Dobrze, możesz poszukać informacji na temat Faye, jakichś wypadków lotniczych? Chcę tylko wykluczyć kilka teorii. Dobra, to jest to, co ona dzwoniła do nas, to pamiętam. Oho. Neil, słyszysz mnie? Halo, jesteś tam? Neil, jeśli mnie słyszysz... Posłuchaj, wydaje mi się, że ona nie jest prawdziwa. Ona istnieje tylko w jego głowie i dzieje się coś dziwnego. O, fakt, zniknęła. Halo, powiedz coś. O no. Teraz się zmieniła gra w horror. W survival horror jak coś. O, zniknęły postacie tutaj też. Chyba kiepsko. O, znowu to drzewo. Na mnie też się rzucisz? A nie, to z różnych miejsc ogólnie się sypią. Całe wspomnienie się sypie. Oho. O no. Co to jest? What the fuck? Czy ona go rzuciła kamień? Ty. Wow, ona tutaj jest super mocna. Co zrobiłaś z Ewą? No, srogo. Trochę jak... O kurwa. Trochę jak... Co to kurwa jest? Trochę jak ten, Freddy Krueger, co? O, czemu to ma macki jeszcze dodatkowo? Cholera, to nawet nie leżało obok pacjenta, na jakiego się pisałem. O no. No to co, to ty żadnej kontroli nad tym nie masz, Neil? No co ty, ej, halo. Czego chcesz? Odejdźcie. Nie możemy odejść, to nasza praca. Colin chciał, żebyśmy tu byli. Zmienił zdanie. Ty weź się. Odejdźcie, to nie miejsce dla was. No dobra, chcesz grać na poważnie? No w końcu, no to zagramy na poważnie. Bijacz, ja też tutaj steruję różnymi rzeczami, co? Łysać ci troszkę? He? No właśnie. Może i masz podświadomość gospodarza, ale nadal to ja jestem adminem tego świata. Taka wkurwiona. Nigdy nie miałem zamiaru tego używać, ale nie pozostawiasz mi wyboru. Nadszedł czas, bym pokazał ci moją prawdziwą moc. O, Super Saiyan znowu? Tak, nie, może? Jak nie puści bąka, to będę zawiedziony. No, nic się nie wydarzyło? Okej. Okay. Ten interfejs z kontrolą gestami nie był jednak najlepszym pomysłem. Oho. Karate Kid. Na grubo. Ultra instynkt. O nie! Przebieranie jak w tym. Jak... tej, no... Czarodziejki z Księżyca, nie? Nice. Na grubo. Nawet skrzydła ma. Okej, czy to nie jest dzianko Wonder Woman? Że tak wygląda. O, jeszcze kryształ, nice. Miecze. Na grubo. Neil poleciał na grubo. Straciliśmy go, odpłynął, przećpał się chłopak. I co teraz? Jeśli wydaje ci się, że okaże litość, to grubo się mylisz. Poddaj się od razu, a może wezmę... Żadnego życia wspomnieniem. Tak myślałem, że cały syf się rozpadnie. Oj, zabrała wspomnienie. O, ta ściera. Odejdź, proszę. Dawaj Ewę. A niech to. Zupełnie nie po to zostawiłem tę lukę w zabezpieczeniach. Jednak wygląda na to, że nawet mój kod wymaga testów przed praktycznym wykorzystaniem. u licha stał się zewą. Muszę to wszystko rozpracować. Otrzymano notatka Faye. O, u niego to tak już kiepsko na czerwono, co? Czyżbyśmy dzisiaj kończyli Finding Paradise? Nie do końca, dziewczyna z balkonu naprzeciwko. Okay. Ale biegasz. Dobra, może jakieś pasy bezpieczeństwa by nie pomogły. No, nie mamy wszystkich. Ta, w tej chwili to jest dość nisko na mojej liście priorytetów. Tu nic nie mogę zrobić. Mogę wejść tu do środka? Mogę, okej. Jakakolwiek kopia Colina powinna przynieść mnie z powrotem na mapę. Jest. Przejść do mapy Colina? Tak. Elegancko. I co teraz możemy zrobić? Teraz będę musiał odnajdź pozycję niepożądanych aktywności umysłowych. Wykryto. Wszystkie. Nice. Oprócz tutaj. Jej kawałki są wszędzie? Gdzie w ogóle zacząć? No dobra. Wejdź. Mogę obliczyć pamiątki? Zajmę się tym. Dobra, czyli jeszcze nie teraz. Po kolei będę wchodził w te wspomnienia. Miałem się nadzieję, że mam to za sobą. Ale no. Gdzieś tu jest. System wyłącz interaktywność dla wszystkich poza operatorami, wliczając Colina. Jeszcze nie. Gdzie jesteś, Rozelem? Na plakacie? Niezła próba, ale nie przypominam sobie takiego plakatu. Jesteś trochę zniekształcona, tak nawiasem. A nie, to ona. Spróbuj sam wcisnąć się tam i wyglądać normalnie. Jaka menda. O nie, ona też będzie wybierać jakieś dziwne wdzianko. O nie, wow, ale schiska. Co do dia... Co to za miejsce? Ty mi powiedz. Co? Zaraz. To mój niedokończony interfejs? W jaki sposób w ogóle tu jesteś? I gdzie jest Ewa? Dlaczego miałabym ci powiedzieć? Chcieliście usunąć mnie ze wspomnień Colina. Nie musieliśmy koniecznie cię. Przyszliście tu wykonać swoją pracę, prawda? Sami mówiliście, że zaczniecie ode mnie i będziecie przesuwać się dalej. Powiedzieliśmy tak tylko dlatego, że nie wiedzieliśmy, że nas słyszysz. Zaraz, to nie zabrzmiało za dobrze. Ale posłuchaj, musisz mi uwierzyć, jestem po stronie pacjenta, nie umowy. To tylko nieporozumienie. Jesteśmy tu po to, by zrobić co dla Colina najlepsze, a ty możesz pomóc nam to osiągnąć. Brzmi bardzo kusząco. Byłoby miło, gdyby to była prawda. Ale czy powinnam wierzyć wam? Niech pomyślę. Nie! O, serio? Błyskawicami go tłuczesz? Dlaczego ona tu ma większą kontrolę niż ona? On. Well shit. Dostęp do obecnego słania wzbrojony. Przeprowadzanie przymusowego rozruchu. Ej, czekaj, ja jestem adminem. No nie jesteś ewidentnie, ziomek. Nie jesteś adminem. Idźmy na kolejne. Szlak, czy mój własny system skumał się właśnie z wyimaginowanym przyjacielem mojego pacjenta? Chyba ja... Wejdźmy tu. Aha, czyli teraz muszę wszędzie wyszukać Faję, tak? Dobrze. No to będzie proste. Ona będzie temu samą naprzeciwko. To ty tędy przychodziłaś, prawda? To już nie jest twoja sprawa. Wracamy dalej tam. Znowu to... Hej, patrz tam! Nice. Okej, to niesprawiedliwe, że jesteś praktycznie podłączona do procesora systemu. Może po prostu się poddasz i zostawisz nas w spokoju? Wiem, że Colin podpisał umowę, ale zrobił to tylko z desperacji. Nie rozumiał konsekwencji, ale teraz już rozumie. Nie wiem, za kogo ty nas bierzesz, ale jesteśmy tu, żeby mu pomóc. Przyznam, że nie wiem jeszcze dokładnie w jaki sposób, ale daj nam chociaż szansę. Powiedz mi tylko, gdzie jest Ewa i oddaj nam ogniwo pamięci, żebyśmy mogli zakończyć naszą pracę. Twoja koleżanka... Prawdę mówiąc, sama nie wiem, gdzie ona jest. A jeśli chodzi o ogniwo pamięci... Oh no, Karate Kid zaś. O, nice, grubo. Co teraz będę robił? Sterujemy coś, czy co? Będziesz musiał przejść po moim trupie. Well, shit. O no. Walcz. Okej. Okay. Została. Twój wybór. Niech tak będzie. To niesprawiedliwe. Nie mogę cię nawet zadrapać. Jak tłukę ją jak chcę. O no. Nie mogę... Fuck. Jak? Całe życie straciłem? Przecież muszę uciec przed tymi ptaszkami. Co za bullshit. Nie miałem żadnych szans. Wiedziałem, że oszukaństwo. O no. Dostęp do obecnego schronienia wzbroniony. Przeprowadzanie przymusowego rozruchu. Okej, okay, co za syf. Dokładnie tak, Neil. Jesteś taki relatable. Dobra, na górę teraz to. Czy to jak jest dzieckiem? Dobra, chodźmy do tego, jak jest dzieckiem. I tak skończymy w tym z anomalią. No, to co tutaj biegali, tak? Nie mogę zebrać tych... no. Niebieskich grzybów. Ale dobrze chociaż, że przyspieszyli go trochę. Hej! Czemu uciekasz? I tak nie uciekniesz. Wiem, gdzie się chowasz. O, właśnie tutaj. Byłaś tu od samego początku, prawda? Widziałeś ledwie urywek życia Colina. Nie mów, jakbyś znał jego początek. Okej, okay, co teraz? Kolejna minigra. Słuchaj, no to z papierowym samolotem było totalnie chamskie. Ale co miałaś na myśli, mówiąc, że nie wiesz, gdzie jest Ewa? Widziałem nagranie, to ty ją odcięłaś. Nie. Ja tylko zablokowałam jej komunikację i trochę ją nastraszyłam. Nie wiem, gdzie poszła później. Właściwie zniknęła niedługo po twoim powrocie. Zniknęła? W sensie odłączyła się od maszyny? Tak, już jej tu nie ma. A jeśli ty również nie odejdziesz... Cóż, zmuszę cię do odejścia. What now? Beka. Czy to będzie bijatyka teraz, czy co? Tak, na to wygląda. Chwila, skąd w ogóle masz dostęp do moich prywatnych programów? Ej! W ogóle nie o to pytałem. Jak mam walczyć z nią? Też tak? Skok prawo, lewo, obrona to jest dół, dobra. Ej, cholera, nie mogę na to słonić się przed jej atakami. Jest trochę obco. To trochę wkurzające, że ona cały czas wygrywa. Dostęp do obecnego wspomnienia wzbroniony, przeprowadzanie przymusowego rozruchu. Coś się tu w ogóle dzieje. Dramat, Neil. Macie porąbanego pacjenta i to zdrowo. Ech. Czy Ewa naprawdę odłączyła się od maszyny? Może ja też powinienem... Zaraz, ale jeśli mnie też tu nie będzie, Faye będzie mogła zresetować nasze postępy. Czyli jest jakiś pożytek zmarnowania jej czasu. Dobra, teraz idziemy tu. Zostały jeszcze tylko dwa. Ona będzie tym pilotem, prawda? Czy jest gdzieś tu skitrana? Tu jest. Siema. Powiedz, jak udało ci się kupić bilet na to miejsce? Nie było mnie tu nawet w prawdziwym wspomnieniu. Słabą masz pamięć. No jaka teraz będzie? Może jakiś rejs, wyścigi, coś? Posłuchaj, nie mam wiele czasu. Nie mamy. Jeśli chcemy spełnić życzenie Colina, to musisz z nami współpracować. Nadal nie rozumiesz? Życzeniem Colina nie jest już coś, co jesteście w stanie spełnić. Jego życzenie teraz to, abyście wy zniknęli. Aha, coś się popsuło. Co zrobiłeś? Co? Nic nie zrobiłem. Chyba, że... Ewa? A szak. Hej, nie jest już tak źle. Zaraz. O, nice. Słodko, to bożonarodzeniowy cud. Niechwatnia przed zachodem słońca. O nie, znowu kickbox. Stał gonga, shoryuken. O nie, znowu te? To już było. Znowu to. Nie pozwolę ci się do niego dostać. Ale zobaczymy, ziomek. Wow. O fuck, ale się nadzieję. Ale ona obrywa. Oho, oho, oho. No oberwij dalej, przegraj to. Dobrze. Ćwir elegancko. No prawie... O, czyżbym wygrywał? Możesz mi skoczyć, dziewczę. Wygrywam to. Ewa cię rozkminiła na 100. Ale beka to, że jest wymyślona, nie? Wow. Wow, wow, wow. Wow. Aha. Aha, ha, luzerze. Przegrywasz. Oho. Żeby się wkurzała. O no. Hej. O, nawet znowu. Ale fart. O kurwa, co teraz? Oberwałem. I nie oberwałem. Loser. Czy tylko 2 trafienia? Jeszcze jedno. I przegrała. Bitches. Elegancko załatwiłem to. Widziałeś to, Joe? Widziałeś to, Joe? Nie wykryto już żadnych niepożądanych aktywności w tym wspomnieniu. No proszę, w końcu coś działa jak należy. Dobra. Wrócić na mapę Colina? Tak. Ewa, jesteś gdzieś tutaj? Nie wiadomo, musimy jeszcze tutaj ogarnąć to. Jeszcze trzeba będzie obracać pamiątki. Co to w ogóle znaczy? Myślę, że on stoi na balkonie, się patrzy, to pewnie ją widział na balkonie, tak? Racja, to nie jest jego stabilna kopia. Zaraz, zaraz. To jest ostatnie dostępne wspomnienie, w którym mamy zapisaną komunikatywną kopię Colina. Nie jest taki bystry jak prawdziwy, ale lepszy to niż nic. A śpi dalej. Okej. Gdzie jest ten Colin? Jest chyba na strychu, tak? Nie, nie ma go na strychu wcale. To gdzie on jest? Poszedł na dół? Colin! Where are you? Jest. Colin, słyszysz mnie? O, wróciłeś. Tak, posłuchaj, potrzebuję twojej Oh no. Co, diab? Halo? O nie, to ta zdziera. Zepsuła mi Colina. Odcięłaś tego, który cię stworzył? To... nie, to nie jest prawdziwy Colin. To tylko jego częściowa kopia, którą wy stworzyliście. Czyli teraz bijatyka jeszcze będzie, tak? Rewanż? Dalej, wypadłaś z formy. Całkiem sporo pewności siebie jak na kogoś, kto miał odrobinę szczęścia. Nadal jest czas. Współpracuj z nami, a zrobimy wszystko najlepiej jak to możliwe. Najlepiej byłoby, gdybyście zostawili Colina w spokoju. I to ja upewnię się, że tak będzie. Przecież ona umrze razem z nim. Przecież jest wymyślona, jest w jego głowie. Bijatyka, let's go. Wiesz, że teraz mogę cię pokonać? Au. Spróbuj. Mhm. A tu się wolno ładuje, goddammit. Woo! A, tam na dół, tak się obroni. Spoko. Czy wciąż ona ma... Ale berwa teraz elegancko. Obroniła się, zdziera. Aha! Jeszcze i koniec. O nie! Ale i tak przegra. Ale fuksem. Normalnie został mi 1% życia. Nie wykryto już żadnych niepożądanych aktywności w tym wspomnieniu. Buja! Szkoda, że Ewa mnie nie widzi. Ta kopia Colina jest nadal odcięta. Wrócić na mapę Colina? Jeszcze nie. Zobacz... Albo... Bo to światło gdzieś uciekło, nie? Może gdzieś tu jest. Jakoś coś się namieszało inaczej. Jest Colin. A, zniknął. Dobra. No to nie. No to trzeba jednak wracać do tamtego. Wrócić tak. No i co teraz? Zostaje nam anomalia tylko już. Rozpoczęto instalację zewnętrznej łatki. Co do dia... To ty, Ewa? A może to ta Roxanne czy coś? No tu już wszystko ogarnęliśmy, więc zostało nam już tylko to. Wykryto niepożądaną aktywność. Tego tu wcześniej nie było. No i bijamy. Do niepożądanej aktywności. Musi być gdzieś tutaj. Lepiej, żebym jeszcze został. Tu nie wyjdę. Tam też nie wejdę, więc muszę wyjść przed lotnisko. Jest Ewa! Ewa? Tu jesteś. Hej. Gdzie byłaś? Wszędzie cię szukałem. Widziałaś gdzieś tu Faję? Nie martw się, zajęłam się nią. Już? Co zrobiłaś? Ach, i przepraszam za ten bałagan. Chyba powinienem był posprzątać. Wiesz, myślę, że powinniśmy po prostu odejść. Zaraz, co? Pacjent wyraźnie nas tu nie chce. Powinniśmy uszanować jego życzenie. To chyba Faję się przebradza, Ewę. O czym ty mówisz? Pacjenci nie zawsze wiedzą, czego tak naprawdę chcą. Kto jak kto, ale ty powinnaś o tym... No właśnie, chwila. Ech. Chyba nic z tego. Powinnam już rozumieć, nie odejdziecie tak po prostu. Naprawdę nie wiem już, co mam zrobić. Ale muszę próbować dalej. Nawet jeśli to tylko gra na zwłokę. What the fuck? Ugh. Dobra, zaraz, poczekaj chwilę. O nie, wciągnął go wir, jak w wannie spuszczana woda. Jakie ładne otoczenie w chmurach. Lovely. Wow, te chmury nie są takie puszyste, na jakie wyglądają. Wow. Wystarczająco długo już tu jesteś. Ale tutaj kończy się to wtargnięcie. O kurde. Serio? Czy to jest walka jak w Final Fantasy? Cios tornado, kopniak, od apokalipsy, but, rzucę ją butem. Nice. O kurde, to bolało. No dobra, chcę sprawdzić wszystkie 3 ataki. Kopniak, apokalipsy. To trochę zabrało. Srane gołębie. Cios tornada. Tak ogólnie to trochę przegrywam, co? Wiesz, jak na wyobrażoną postać twoje ataki są dość zwyczajne. Obrona teraz. Posłuchaj, nie musimy tego robić. Więc się poddaj. Dlaczego nadal tu jesteś? Piesem? O nie, to jest ten... Rudok? O, no... Ale wybroniłem to. Elegancko. Uch, naprawdę przydałaby się pomoc. Przydały się lepsze ataki, Neil. Jak na razie to dostajemy srogie baty. Wszystko nam się kończy, Neil. Ale nie poddamy się, rzucimy ją butem. Elegancko. Co do... O, przyniósł mi buta, nice. Rudok dołączył do drużyny. Ech, w porządku. Laser z nosa, rakietowy pies i komplement. O mój Boże, komplement. O, uleczył nas, nice. Zakwestionuj Rudoga. No, to ja chcę go zakwestionować. O nie! Wyimaginiony pies został zakwestionowany i przestał istnieć. Cholera! Trzeba było tego nie robić. I teraz ona znowu używa Rudoga? O, no... Muszę rzucić buta. Wtedy Rudok się pojawi znowu. Jest! Elegancko. Tak ją pokonamy. Kompliment. No i superancko. Teraz możemy walczyć. Atak. Cios tornado. Dobrze. A Rudok laser z nosa. O, wow! Konkret z niego jest. A teraz ją wykończymy. Kopniakiem apokalipsy. Boom! Nie wykończyliśmy jej wcale. A nie, wykończyliśmy ją. Elegancko. Można? Można. Przegrałaś! Głupia zmyślona postać. Fajny Rudok. Dzięki, pieseł. Matrix. No, to była zabawa. Jestem odmiennego zdania. O kurka, Rudok został na górze. Zapomniałem mu podziękować. Ale dlaczego mi pomógł? Czy wy, zmyślone istoty, nie powinnyście działać w zgodzie z podświadomością Colina? Może nawet sam Colin nie zawsze jest pewny, czego chce. Ale co z tego? Nic dziwnego, że się pogubił, skoro kusicie go tymi wszystkimi możliwościami. Ale nie szkodzi. Może nie wie, czego chce, ale ja wiem, czego potrzebuję. Nawet jeśli jesteś częścią jego umysłu, to wyraźnie nie przemawiasz w całości za niego. A może nie masz racji? To znaczy, bez obrazy, ale nie jesteś wcale czymś więcej niż tamtą niekompletną kopią Colina. W zasadzie to nie jestem nawet pewny, czy w ogóle jest sens z tobą rozmawiać. W końcu jesteś tylko eterycznym wytworem jego wyobraźni, który nigdy nawet nie istniał. Możliwe, ale czym to się różni od czego... Od tego, co wy chcecie tu zrobić. No nice, co to było? Ewa wróciła, jej! Ewa? Hej, przepraszam, musiałam na chwilę wyjść na zewnątrz. Ona istnieje tylko w głowie Colina, tak swoją drogą. Tak, zdążyłem już bardzo blisko zapoznać się z tym faktem. Ale co robiłaś? Zostawiłaś mnie samego. O, nice. Wyszłam, by zaaplikować środki uspokajające, żeby ograniczyć trochę aktywność mózgu Colina. Nie wiem, w jaki sposób jego proces myślowy mógł przejąć uprawnienia, ale, traciliśmy kontrolę. Czyli to nie był bożonarodzeniowy cud. Elegancko, broń się przed wszystkim. Obliczenie dawki trochę potrwało, w końcu potrzebujemy, by jego mózg nadal funkcjonował. Jednak wygląda na to, że podziałało. Efekt powinien jeszcze się nasilać. Wow, z czym ty musiałeś sobie tu radzić? Nie pytaj. Mamy ją. I może ucieka jak ninja. Co to u licha jest? To tylko nowy kod, który wysłała mi Roxy. Podobno zauważyła jakiś problem z maszyną i przewidziała, że będziemy mieli kłopoty. Napisała łatkę w samochodzie, kiedy Rob prowadził. Pff, pozerka. Czy mówiła coś jeszcze na temat maszyny? Poza tym, że spartaczyłeś naprawę? Nie, nawet nie miałyśmy czasu rozmawiać. Właściwie nadal nie jestem pewna, czy Colin jest wystarczająco stabilny, by to zadziałało. Tak, Pokeball trochę. Nie spodziewałem się, że tak szybko odetnie ją na dobre. Musiałeś nieźle zmęczyć Colina. Cóż, to było ciężko wywalczone zwycięstwo. To prawda. Cokolwiek to było, dobrze, że podziałało. Nie sądzę, żebyśmy mieli czas na powtórkę. Mam do ciebie kilka pytań odnośnie do tego incydentu. Ale to może poczekać, aż zakończymy tę sprawę. Efekt środków uspokajających jest tymczasowy, nie mamy wiele czasu. Dalej, ruszajmy, póki jeszcze możemy. Dobra, mamy. Chyba nigdy wcześniej nie musieliśmy się tak namęczyć dla jednego ogniwa pamięci. O co chodzi? Nic, tylko coś, co wcześniej powiedziała. To wszystko było pochrzanione. Na ciebie też wyskoczyła cała... jak z horroru? Tak, ale nie o to mi chodzi. Nieważne, na razie chodźmy, pogadamy później. No to przejdźmy dalej. Powinniśmy ją kasować, czy nie powinniśmy? Będziemy mieli wybór, nie będziemy mieli, nie wiadomo. No dobra, tutaj nic nie mogę zrobić za bardzo. No dobra, i co mi to daje, że ja to tak przesuwam tu? Okej. A, jeszcze to mogę przesuwać. Aha, i tutaj robić... Nie, jak gro? Jak gro ma to robić Ćwir? Niby, he? No ja trochę nie ogarniam. Żeby było dobrze. Nie idzie wcale. A, tu jeszcze mogę przezmieniać te wtedy. No dobra. O, udało się, nice. Zgodnie z planem za pierwszym razem. Tak jest, bitches. Sabhebes kosy. Ciekawe, co chodzi z tym sabes kopa, saba. Aktywuj. Tworzenie kopii zapasowej wybranych elementów. Czy on skopiował faję? Kopia zapasowa wykonana i zapisana w repozytorium. Co ty gadasz? Neil, ty to jesteś dziwak, co? Trochę ci to zajęło. Wydawało mi się, że byłeś zaraz za mną. Musiałem tylko posprzątać tamten bałagan. What? A, to ten pas lądowy, tak? Co oni do lądowania co gadali. No nic, chodźmy zobaczyć, co znajdziemy na samym środku wiru. Mam pewne domysły. Jest hebeskos. Oho, jeszcze jeden. Nie do końca wychodzi ci lądowanie na miękkim podłożu, co? Nie mam za bardzo doświadczenia w siadaniu na prawdziwych pasach trawy. To co, myślisz, że to przypadek schizofrenii? Przy schizofrenii pacjent zwykle ma kłopoty z odróżnianiem złudzeń od rzeczywistości. Ale w tym przypadku mam wrażenie, że on całkowicie zdaje sobie z tego sprawę. Nadal nie mogę nic stwierdzić na pewno, ale skłaniałabym się ku temu, że to jakiś mechanizm obronny. Bardziej zastanawiające jest, w jaki sposób może materializować się tu tak wyraźnie. Myślisz, że ona nadal nas widzi? Trudno powiedzieć, ale nie powinna być w stanie ingerować, przynajmniej na razie. Wygląda na to, że to normalne odtwarzanie wspomnień. Okej. To chyba finał będzie, co? Zaraz. Na co czekasz? Chodźmy. Nie słyszałeś nigdy o powiedzeniu, gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy? Im wyżej, tym dalej od diabła. Logiczne. Kto pierwszy na górze? Ej, jeśli pomagała mu to na banie, że miał zmyśloną przyjaciółkę, to chyba nie ma w tym nic takiego złego. Nikogo w życiu nie skrzywdził, był po prostu pechowcem, który no pewnie był gnębiony i nie miał przyjaciół, więc wymyślił sobie Jasię. Nora. Hej, tak sobie myślę, trochę dziś wiecznie. Może powinniśmy przyjść kiedy indziej? Och, nie bądź taki. Praktycznie jesteśmy na miejscu. Pamiętasz, jak bawiliśmy się w złap mnie, jeśli potrafisz? Wiatr? Jeszcze przed chwilą go nie było. Ej, a może on po prostu sam ją w pewnym momencie odpuścił? Bo spotkał Sofię, tą Sofię i jednak wybrał tą prawdziwą. Jakby, no dobra. Okej, co się dzieje tym razem? Po prostu odpocznijmy tu chwilę. Znowu? Zrobiłeś ledwie parę kroków. Hej, to ja muszę nieść to pod górę. I może tutaj zdecydował się jakby z nią pożegnać i zrezygnować z tego wszystkiego. W sensie ze zmyślonego przyjaciela. Oho, a już myślałem, że w ostatnich latach nabrałeś trochę siły. Wiolonczela też urosła, pamiętaj. Chodź tu i usiądź ze mną na chwilę, dobrze? Pamiętasz pierwszy raz, kiedy razem tu przyszliśmy? Który pierwszy raz? Ten drugi pierwszy raz. Wtedy, kiedy chciałem się z tobą ścigać na szczyt. Ach tak, to było nierozważne. Ale byłeś naprawdę podekscytowany tym, że mogłeś mnie tu zabrać. Tak, minęło trochę czasu, odkąd kogokolwiek tu przyprowadziłem. To nadal jedno z moich ulubionych miejsc. Zawsze podobało mi się, że ze szczytu widać miasto. Naprawdę minęło sporo czasu, prawda? Brakuje mi wypraw na górę. Czemu więc się wahasz? Jesteśmy kilka kroków od celu. Czemu co chwilę się zatrzymujesz? Nie oszukuj się, Colin. Nie jesteś zmęczony i nie przeszkadza ci wiatr. Dotarliśmy tak daleko. Wiesz równie dobrze jak ja, co musimy zrobić. Jo, to na pewno o to chodzi. Co, ona zniknie grając z nim? Pierwszy raz, kiedy tu przyszliśmy, to był też pierwszy raz, kiedy akompaniowałem ci na gitarze, zgadza się? Tak, pomogło mi to. Właściwie nadal pomaga. Cóż, nikt nie lubi ćwiczyć skal samemu. Ale nigdy tak naprawdę nie słyszałeś, co grałam, prawda? O, jaka scena, nice. Przyjemnie tu dziś. Zawsze jest. Nie musisz już odchodzić. Teraz potrafię latać. Dokądkolwiek pójdziesz, mogę iść z tobą. Naprawdę jesteś uparty, wiesz? Nie uważasz, że robisz się trochę za stary na to, bym została? Ludzie śmialiby się z ciebie, gdyby się dowiedzieli. I się śmieją ile chcą, nie obchodzi mnie to. Dzięki tobie jestem tym, kim jestem. Nauczyłem się latać dzięki tobie, nadal gram na wiolonczeli dzięki tobie. Nauczyłaś mnie, jak ćwiczyć skalę. Nie, Colin. Nie mogę nauczyć cię czegoś, czego nie wiesz, ani zmusić do czegoś, czego nie chcesz robić. Może po prostu chciałeś, żeby ktoś był przy tobie. Nawet jeśli to był ktoś taki, jak ja. Wiem, że to hipnotyzujące, Colin. ale spędza ze mną tak dużo czasu, wyobrażając sobie to, co niemożliwe. Nie wydaje ci się, że zapominasz o tym, co naprawdę jest i co może być? Beka wcześniej była wiolonczela, a teraz samolot. Czasami opuszczenie tego małego świata, który stworzyliśmy, to jedyny sposób na zastrzeżenie i docenienie tych wszystkich pięknych rzeczy dookoła. I kiedy twoja podświadomość mówi, że ziomek, za dużo bujasz, nie? Musisz przestać. Po prostu nie chcę być sam. Pewnie, jeśli odejdę, czasem będziesz samotny, nawet jeśli nie będziesz tego chciał. Ale to wszystko jest częścią dorastania, a także częścią życia. To właśnie czyni ulotne chwile z bliskimi oraz nasze wspomnienia czymś cennym. Motywuje cię to również do szukania rzeczy, których nie znajdziesz, jeśli zostaniesz tu ze mną. Jest tam wiele rzeczy, które na ciebie czekają, Colin. Nie obiecuję, że zawsze będzie dobrze, ale wiem, że nie odnajdziesz wszystkiego, czego potrzebujesz, żyjąc tylko na naszych stronach. Sprowadziłeś mnie do tego świata. Nigdy o tym nie zapomnę. Ale nawet jeśli niektóre rzeczy są po to, by zostać, inne musisz w końcu porzucić. Na swój sposób wiesz, że zawsze będę cię strzec. I cokolwiek się stanie, jeśli to coś, co my możemy zrobić, to również ty możesz to zrobić. Co powiesz, Colin? Jesteś gotowy? O. Nie wiem. Czyli ona tak naprawdę została stworzona na tych kartach, które zapisał tym sokiem z cytryny? Chyba nie jestem gotowy na to, żeby to się skończyło. Nie obchodzi mnie, czym jesteś albo czym nie jesteś. Byłaś moim pierwszym przyjacielem. A nie był jego pierwszym przyjacielem ptaszek? Hej, to nie musi być koniec naszej przyjaźni. Pewnego dnia możesz spojrzeć w tył i dostrzec, jak szybko twoje życie przymknęło obok ciebie. I tego dnia jeszcze raz do ciebie wrócę. Będziemy rozmawiać jak za dawnych lat. Opowiesz mi, jak minął ci dzień. Nie, jak minęło ci życie. Opowiesz mi o tym, jakie miałeś szczęśliwe życie i o wszystkich moich wspomnieniach, jakie stworzyłeś. Moje życie może nie być takie szczęśliwe, wiesz? Ale ty jesteś. Więc wiary w siebie, Colin. Oczywiście, że będzie. Wiem, że będzie. Może to zająć wiele czasu i kosztować cię wiele pracy i wysiłku. Ale kiedy nadejdzie ten dzień, wiem, że będziesz mógł podzielić się wieloma szczęśliwymi wspomnieniami. Sam ze sobą. Bo wiesz o tym, że ona jest wymyślona przez ciebie, jest częścią ciebie. Dobra, okej, już. Hamuję się, nie psuję ckliwego momentu. Ach, już prawie czas. Ile napisałeś już w tej swojej książce? Wiele razy wymieniałeś już w niej kartki. Za dużo mówię, przepraszam. Ale teraz, kiedy odchodzę, może zostanie ci więcej stron na inne rzeczy. To twoja książka. Nie musisz już pisać w niej tylko o mnie. Zupełnie jak w życiu, prawda? Ta sama książka wypełniona najróżniejszymi stronami, tak jak powinno być. Uważaj na siebie, dobrze? Hej. Nadal się nie pożegnałem. Pożegnałeś się, Colin. No to ona była tym ptaszkiem też po prostu, dlatego ma skrzydła. Czy to ma sens? Dawno, dawno temu. No tak, no. Beka. Okej. Dosyć kompletna. się będzie starzał, tak? Nigdy nie wróciła, co? Chyba nie. No jak? Wróciła przecież. Przed chwilą ziomki, poziomki. Zastanawiam się, czy jest przyczyną, czy skutkiem. W sensie, myślisz, że Colin nie jest szczęśliwy, bo nigdy nie wróciła? Gdyby chciał ją tylko znowu zobaczyć, to wątpię, żeby musiał w tym celu wzywać nas. Tak, być może jej nieobecność pod koniec oznacza, że już wtedy nie był szczęśliwy. No to jesteśmy w punkcie wyjścia. O, chyba wróciła. Wszystko znowu się destabilizuje. Nie zostało nam wiele czasu. Chodźmy, musimy jak najlepiej wykorzystać to, co nam zostało. Zaraz. Wiemy już chociaż, co zamierzamy z nim zrobić? Mam parę pomysłów do wypróbowania, ale najpierw i tak musimy związać pamiątki. Wróćmy na mapę i zajmijmy się tym, a później pomyślimy, co robić dalej. W porządku. Oho. Znowu Neil został. Co u diabła? Zaraz za... Chyba przeciwbólowe czy cokolwiek to tam było przestało działać. Na swój sposób zawsze będę cię strzec. O, teraz Ewa tutaj została tylko. Neil? Co ci zajmuje tyle czasu? O, wszystko się rozpada. Nie mam czasu, żeby na niego czekać. Połącz życie Colina. No. A, no tak, to musi inaczej iść. Tego. Nieźle. O, jest. To Hebeskes. To jest o wiele łatwiejsze niż sądziłem, że będzie. A to będzie Violangela. Jest, połączone. Udało się? Wszystko wygraliśmy już życie, tak? To chyba wszystkie, ale... O, oh no, oberwa kamieniem. O. O, nice. Ochronił ją wielki papierowy samolot. Czy to by... O, no, wielki odbyt się znowu pojawił. Chodźmy do niego. O, Neil, cześć. Co to za miejsce? Chyba wszystko się wali. No, przechodzimy przez resztki wspomnień. Jego wspomnienia rozpadają się. Gdzie mam iść teraz? Co to wie? Idę tu. Ale zanim się obejrzałem, nagle kończy mi się czas. I znalazłem się tutaj, jak wszyscy inni. Po prostu chciałbym czuć, że zrobiłem wystarczająco dużo na tym świecie, nim odejdę, rozumiesz? Właśnie po to tu jesteśmy, Colin. Powiedz nam, czego żałujesz, co chciałbyś zmienić. Właśnie nie powiedział. Dupek. O, nowe przejście się tam zrobiło, ale najpierw tak sprawdzę to tutaj. Zadzwoń do nich. Ale kiedy przejdziesz ten ich zabieg i przeżyjesz nowe życie, chociaż zatrzymaj przy sobie coś stąd. To nie tak, Fie. Nie zapomnę o tobie. Meduzy! Życie jest krótkie, nigdy nie będziemy w stanie zrobić wszystkiego, co chcemy. Nieważne, co zrobimy, zawsze będą rzeczy, których nie spróbowaliśmy, inne drogi do obrania. No tak, on by chciał zrobić kuźwa wszystko. O, wcieranie drineczka. Sied. Wylał ci się na sukienkę? No, to tylko kolejny powód, by popływać w lagunie. No właśnie, więc to nie było tak źle. Wiesz, nie musimy marnować całego soku z cytryny. Próbowałeś kiedyś nim pisać? Sokiem z cytryny? Nie, czemu? Ha, w takim razie przygotuj się na szok. Pokażę ci magię na poziomie podstawówki. Może on do żony napisał jakieś urocze, czułe i w ogóle rzeczy. Sokiem z cytryny. Żeby ją uspokoić, że zawsze ją będzie kochał i srety te pierdolety. Skoro wcześniej nie pisał sokiem z cytryny, tylko wymieniał kartki w środku. To ma sens. Ha, w takim razie przygotuj się na szok. Pokażę ci magię na poziomie podstawówki. Słuchaj uważnie, to atrament sympatyczny. Atrament sympatyczny? Tak, cokolwiek nim napiszesz, pojawi się dopiero po ogrzaniu papieru. Patrz, pokażę ci. Napiszmy coś. Od dawna nie pisałem. Nigdy nie jest za późno, by znowu zacząć. Może list? Do kogo? Do siebie nawzajem, rzecz jasna. Możemy napisać o tej wycieczce. To w pewnym sensie podróż, prawda? A na jej końcu możemy pokazać sobie wzajemnie wszystko, co napisaliśmy. O, czy napisali całą książkę? Nice. Dlaczego nie było tego w tamtym wspomnieniu? Może Faye blokowała takie rzeczy? Bo tu nie ma Faye nigdzie, tu są same wspomnienia z żoną. Dlaczego w ogóle bierzesz to pod uwagę? Dlaczego chcesz odrzucić wszystko, co mamy dla czegoś na niby? Niczego nie odrzucam. No. Wszyscy czegoś żałujemy, czy to popełnionych błędów, czy też niespełnionych marzeń. W korporacji Sigmund dajemy ci tę drugą szansę, by wszystko naprawić, ponieważ z naszą pomocą nigdy nie jest za późno. No dobra, spoko, ale zaraz, te wspomnienia nie wydają się być losowo rozrzucone. Czyżby kończyło się działanie środków nasennych? O, jest kolejne przejście. Właśnie tego potrzebowałem. I tutaj pewnie też się okaże, że wcale jakoś tego zajebiście nie żałował. Jesteś inny nawet od człowieka, którym byłeś, kiedy cię poznałam. Nie jesteś już taki zdystansowany, wiesz? Kiedy tu jesteś, to rzeczywiście jesteś tutaj. No właśnie, to chyba spoko, nie? Wiem, że to hipnotyzujące, powiedziała Faye po chwili, unosząc znów wzrok ku niebu, ale spędza ze mną tak dużo czasu, wyobrażając sobie to, co niemożliwe. Nie wydaje ci się, że zapominasz o tym, co naprawdę jest i co może być? A, czyli to ta dyskusja z wcześniej. Dobra, posłuchaj, zrozumiałem. Zrozumiałem wiadomość, słyszysz mnie? Wiem, że nadal tu jesteś, możesz teraz po mnie przyjść. No. Cholera, byłem pewny, że to ona. Oho. Uff, poczekaj, czy to naprawdę jedyny sposób, by... No tak, wciągnął go wir. Lovely. Gdzieś ty do diabła był. Rozgryzłem to, Ewa. Rozgryzłem niemożliwe do rozgryzienia. Przyznam, że potrzebowałem całej wywrotki podpowiedzi i wskazówek, ale to chyba nieuniknione, kiedy tkwimy w samym środku wszystkiego. O czym ty mówisz? Właśnie, o czym ty niby mówisz? O no, znowu na lezie. Środki nasenne przestały działać? Nie wyglądasz, jakby cię to cieszyło. Jesteśmy tu, by pomóc Colinowi, a ty jesteś procesem myślowym, który nam w tym przeszkadza. Na szczęście dla was teraz można temu zaradzić, prawda? Wygląda na to, że kończy nam się czas. Jeśli chcecie usunąć mnie na dobre, to powinniście się pośpieszyć. Nie, nie usuniemy ciebie. Usuniemy nas. Chwila, co? Colin nigdy nie potrzebował naszych usług, Ewa. Przecież miał już ją. Zdolność kierowania rzeczywistości, życia w innym świecie. Zdolność, która wypełniała luki jego pragnień, a wszystko we własnej głowie. Ona jest tym, co my robimy, Ewa. A jednak odeszła. odeszła, co mogło oznaczać tylko jedno. Próbuję przez to powiedzieć. Nie, to nie może być tak. To, czym my się zajmujemy, jest inne od tego. W jaki sposób inne? My... Bo to nie jest wszystko. Nasza praca to coś więcej. My spełniamy marzenia. Nadajemy znaczenie ludzkiemu życiu. To, co robimy, to musi być coś więcej niż wyimaginowany przyjaciel. To o wiele bardziej złożone, nie wątpię. Ale dla kogoś, kto musiał walczyć, żeby porzucić fantazję i przyjąć rzeczywistość, może nasza obecność była tylko nieproszonym pobudzeniem. Przypomnienie zmyślonego, wyimaginowanego i nieskończonych możliwości, które sprawiają rzeczywistość, wydaje się skromna. Dzizu jednak wcześniej miała rację? Hej, słyszycie mnie? Pacjent nie wygląda za dobrze. Nie wiem, co tam kombinujecie, ale powinniście powoli się stamtąd zbierać. A przez powoli mam na myśli w podskokach. Po tym wszystkim, co? No i co? Zapłacone będą mieli za to, że tak naprawdę wymazali siebie i nic nie zrobili? Po tym wszystkim, co? To wszystko chyba i tak nie ma już znaczenia. Nie mam mowy, żebyśmy zdążyli jeszcze wprowadzić jakieś sensowne zmiany. Nie, raczej byśmy nie zdążyli. Ale co z nią? Jest już połączona z interfejsem maszyny, prawda? Bez nas cały zabieg zostałby zinternalizowany. Jak wiele można by zrobić w ułamku sekundy. Sugeruję, żebyśmy przekazali kontrolę nad maszyną procesowi myślowemu pacjenta? Etyczne implikacje czegoś takiego. Nie robi się tego nie bez powodu. Nie robi się tego, bo żaden pacjent nie miał nigdy takiej szansy. Poza tym, jaka jest alternatywa? Po prostu odejść i spisać go na straty? Ale co z prawnymi komplikacjami? No i kontrakt według niego... Daj spokój, Ewa. Od kiedy kontrakt ma nad nami władzę? Ty co, oddadzą... doktorkowie? Idź, będę zaraz za tobą. Czyli co, myślicie, że... dadzą Faye kontrolę nad jego końcówką, żeby mogła zedytować jego życie i po prostu się wklei? Będzie dobrą ciocią Faye? Która będzie przyjacielem rodziny też i w ogóle? Myślę, że to by było spoko rozwiązanie. Że latali na wycieczki i w ogóle serdytety, pierdolety, nie zmieniając żadnych osobistych wspomnień związanych z żoną i z synem, tylko by się miejscami dodała i to by było spoko, nie? Chyba. Nie mów, że nigdy ci nie ufam. Dlaczego to dla nas robisz? Cóż, gdybym był Colinem i leżał na łożu śmierci, wolałbym zaufać tobie niż dwóm obcym ludziom w białych fartuchach. Obcym ludziom, W jednej kwestii twoja koleżanka miała rację. Wasza praca to nie tylko zabawa w Boga ludzkimi wspomnieniami. Byliście to tylko przez jeden dzień, a jednak w ciągu całego życia nikt inny nie miał szansy spojrzeć na świat jego oczami, tak jak wy. A poza tym jesteście też pierwszymi osobami, jakie mogłam spotkać. Ha, bez kitu, tak to widziała tylko Colina. W taki dziwny sposób może to była właśnie część prawdziwego życzenia Colina. To było cholernie oryginalne spotkanie zapoznawcze, to na pewno. Uprawnienia admina przeniesione do nieznany użytkownik Faye. Wszystko w porządku? Jestem tylko trochę zdenerwowana. Biorąc pod uwagę okoliczności, powiedziałbym, że wszystko w porządku. Hej. Myślisz, że w jakiś sposób naprawdę istniałam? Cóż, jeśli ma to dla ciebie jakieś znaczenie... Uważam, że nasze wspomnienia i wszystko, co w nich jest, to tylko fikcja, którą wymawiamy samym sobie. Powodzenia. Colin na ciebie liczy. No właśnie, ale to nie jest tak, że ktoś musi być podłączony do tej maszyny, żeby funkcjonowała? Ciekawe. No, a Colin w sumie jest podłączony do maszyny. I jego... No dobra, to ma sens. Okej. Ciśnienie krwi spada, parametry życiowe szybko zanikają. Chyba przestaje walczyć. I nie ma Colina. Wow, jak blask stracił jakby. Fajne. Przykro mi. Zostawię was samych. Będę w salonie z dokumentami. Powiem im, kiedy będą gotowi. Zawsze trochę ponuro, co? Widzieć ich w takim stanie po tym, jak dopiero co tam byliśmy. Tak to już jest. Tylko trochę mi zimno. W środku było cieplej. To, co tam zrobiliśmy, wiesz, czy podziałało? Trudno powiedzieć. Będę musiał później przekopać się przez dane, ale... No wiesz, nigdy nikt nie robił czegoś takiego. Nie wiem, czy dane będą zrozumiałe. No to znowu będziemy mieli nieźle pokręcony raport do wypełnienia. Zajmiemy się tym, kiedy będzie po wszystkim. W międzyczasie właśnie sobie coś przypomniałem. Jak? Udało wam się? Były komplikacje. Musieliśmy zmierzyć się z czymś nieortodoksyjnym, ale... Nie jestem pewna, czy kiedykolwiek się dowiemy, co się stało w tych ostatnich chwilach. Hej, Sofia powiedziała, że masz zapalniczkę? Tak? O, jarasz. No pięknie. No i co ty tam naszrajbałeś, Colin? I never stood up very tall. I think my voice was fairly small. But there were times I'd want to shout, though my thoughts weren't sorted out. So I'd stumble and I'd fall. I learned to fly because of you. So if you left, I could go too. And everything you saw in me, that's what I wanted to be. Did I make it after all the grass on the other side? Is it only greener in my mind? I'd still want it the same. Because trading my yesterday is to wish my life away. As we dream and as we grow, we have to learn to let things go. But let the wonder never fade. Though we've turned 10,000 pages, flying high or stuck below. I've searched for meaning amidst doubt. the seams, and you're here after all the grass on the other side. Is it only greener in my mind? I'd still want it the same, because trading my yesterday to wish my life away. I pojawi się na balkonie naprzeciwko. Tak? Na pewno tak będzie. Szukasz czegoś, staruszku? Trochę się nie widzieliśmy, co? Długie trochę. Niewiele się zmieniłaś. A czyja to niby wina? Szkoda, że okoliczności nie są przyjemniejsze, ale... wiem. Chciałbym mieć czas, by opowiedzieć ci o wszystkim, co się wtedy wydarzyło. Nie szkodzi, byłam przy tobie. Przyszłam tylko się pożegnać. Ale najpierw powiedz mi jedno. Nadal czegoś żałujesz? Żałuję... tak, mam wiele takich rzeczy. Ale nie szkodzi. Zmarnowane szanse, nieszczęścia, wszystko, co chciałbym zrobić lub mieć. Cóż, wszystkie są częścią mojego życia. Zrobiłem je i chcę dla tego, co mam. A tego, co mam, nie wymieniłbym na nic innego na świecie. To właśnie chciałam usłyszeć. Czyli co? Ona wymazała całą tą firmę i on nie ma już żadnych wątpliwości, bo nie ma możliwości, żeby przeżyć życie inaczej, tak? Więc po prostu przyklepuje to, co miał. Ale ona chyba też za dużo nie zmieniła mu w tych wspomnieniach, bo no, to wszystko wyglądało jak normalne wspomnienia. Wciąż żałuje niektórych rzeczy. Przeżył wszystko tak samo, tylko bez możliwości odkręcenia wszystkiego. Uzależniony od fantazji, hop. Idź, czekają na ciebie. Pora wracać do domu. Hej, Colin. Przepraszam, że musiałam wtedy odejść. Dziękuję, że byłaś przy mnie, nawet kiedy nie było nikogo innego. Czyli ogólnie się udało. że ona leży jak żaba. Fajny motyw. Ciekawe, co jej napisał w tej książce. Czy będzie coś jeszcze na ten temat? I czy Faye przetrwa w maszynie Neila? Bo ją skopiował? Nie wiemy. Ale jest trzecia część w ogóle. I ją mam. się okazało. Więc cóż. Chyba trzeba będzie ją ograć. Na pewno nie teraz. No dobra, poczekamy na jakąś scenę po napisach. No i coś jest. To pogrzeb Colina. Jaka kiecka Eva. Siemka. Gdzie jesteś? W Szkockiej. Popijam sobie dom. Powiedziałeś, że przyjdziesz. Powiedziałem, że przyjdę odwiedzić, tak jak robimy zawsze. Nie, że przyjdę na pogrzeb. Od kiedy chodzimy na pogrzeby? No tak, ale pomyślałam, że jesteśmy mu to winni po tym... Doktor Roslin? Zaraz zaczynamy. Idź, będę miał swoją szansę. Ciekawe, co się dzieje z Neilem. W porządku, nie pij za dużo. Pewnie. No dobrze, na czym stanęliśmy? Oho. W ogóle nie wyglądasz podejrzanie, Neil. Prosiłem, żebyś pukała, nie hakowała mój zamek. Cyfrowe zamki to kiepski pomysł. Czemu po prostu nie zamykasz obu zamków? A, niech cię rob. Nie mam pojęcia, czemu ciebie też w to wciągnęła. Dobra, nie mamy dużo czasu. Nadal się na to piszecie? No raczej. Więc to jest to rozwiązanie, o którym mówiłeś? Tak, to ona. Będę ją implementować każdemu? Wow! No, epizod drugi Finding Paradise zaliczony, proszę państwa. What the fuck? Ja nie grałem wcale Sigmund Corp, Minizot i Beard Story i Minibiz Episode tamto też. W ogóle wcale nie grałem w to. Dziękuję za wzięcie udziału w tym przeżyciu. Spoko. Bawiłem się całkiem spoko też. Free Beard Games. Ciśnij Escape, aby wyjść. O, wyszedłem całkowicie. No dobra, to cóż, proszę państwa. No więc... no bawiłem się spoko. Co prawda... No nie powiem, że nie zaczynało mi się przesypiać w niektórych momentach rozgrywki. No ale rozumiem, że trzeba było się wkręcić, poznać całą tą historię, żeby się przywiązać do tych postaci i w ogóle plot twist z Faye, zajebisty, jak najbardziej mi się podobało. Zręcznościówka na koniec te walki, lepsze rozwiązanie niż To The Moon, tak mi się przynajmniej wydaje. No skliwie na koniec bardzo. Nie na tyle, żeby Ćwir się poryczał w jakikolwiek sposób, ale no może troszkę gardło mi ścisnęło, tak? Nie, może... A, bo jedna historyjka. Przez to zakończenie nawet jestem ciekaw, co jest dalej. Przyjemnie, zero zagadek, muzyka, no to wszystko zrobione w RPG Maker, więc jak na możliwości tamtego programu, gra jest zajebiście zrobiona. Grafika jest spoko, humor jest spoko, muzyka jest też okej. Takie... ogólne, według Ćwira, według skali Ćwira, 7 na 10. Wydaje mi się, że będzie uczciwe. Tak, bo przynudzało, ale zaciekawiło na to, co będzie dalej. No tak, no i to wszystko, co mam do powiedzenia na temat tej gry. Zakończyliśmy kolejny tytuł, proszę państwa. Jak się podobał, to lajkujcie, pamiętajcie, subskrybujcie, udostępniajcie, zaznaczajcie dzwoneczek, że wiecie, coś wrzucam. Na Twitcha zaglądajcie, bo tam pojawiam się na żywo. A na dziś to wsio. Buziaczki, papatki. To jest mało. to jest kolejna faza Makera. Nice. Świetnie, dzięki synu. I kosmici. Zajebiście.